Jak strategia marketingowa może wpłynąć na rozwój biznesu i czy w ogóle warto inwestować w plan strategiczny? O tym właśnie dzisiaj porozmawiam w kolejnym odcinku Strategicznych Piątków z osobą, która przed rokiem zdecydowała się zainwestować w strategię marketingową swojej firmy. Dziś w Strategicznym Piątku porozmawiam z Joanną Węglarz, z osobą, która przed rokiem zdecydowała się wraz ze mną stworzyć strategię marketingową swojej firmy. Joanna prowadzi firmę szkoleniową z zakresu psychologii, jest autorką 3 książek i autorytetem w Polsce z zakresu TUS, czyli treningu umiejętności społecznych. Zaczynamy naszą rozmowę o tym, czy warto inwestować w strategię marketingową swojej firmy. Cześć Joanna. Cześć. Zaczniemy sobie od takiego pytania wstępnego. Gdybyś mogła powiedzieć, od czego się w ogóle zaczęła twoja przygoda z własną firmą? Moja przygoda z własną firmą polegała po prostu na tym, że skończyła mi się umowa o pracę. Nie miałam za bardzo pomysłu, co bym chciała robić. Miałam też wtedy problemy zdrowotne, bo byłam po takim złamaniu nogi i miałam rehabilitację i tak dalej, więc nie byłam też w stanie podjąć takiej pełnoetatowej pracy. No i szukając różnych pomysłów, stwierdziłam, że w zasadzie firma daje mi możliwości wystawiania faktur. No i pierwsza firma to była po prostu taka praca na kontrakcie w szpitalu, wystawiałam im fakturę. No i stwierdziłam, że skoro już mam firmę, to może spróbuję zrobić szkolenie. No i zrobiłam szkolenie, na które się zapisało 30 osób. Nie dość, że sfinansowałam wszystkie koszty związane ze szkoleniem, to kupiłam rzutnik i jeszcze coś mi zostało i stwierdziłam, że wow, to w ogóle jest fajne. Ale ten taki pierwszy dobry strzał, to był pierwszy dobry strzał, potem nie było tak różowo, było czasami bardziej różowo, czasami mniej, ale myślę, że dzięki temu, że mi się tak udało wtedy, albo tak miało być, bo nie wierzę w przypadki, no to właśnie, to dzięki temu się odważyłam tą firmę ciągnąć dalej, bo gdyby może wtedy było fiasko, to bym szybko zwinęła firmę, a się odważyłam ciągnąć dalej i tak od 5 lat już właśnie sobie działam. Super. Często właśnie tak jest przy rozpoczęciu działalności, że ten pierwszy strzał jest ekstra i potem się dopiero zaczynają schody. To jest nawet jakoś chyba naukowo rozpisane jakąś metodą, o której teraz jakby nie pamiętam do końca. To powiedz, Asiu, proszę. To tak jak z hazardem, nie? Że jest szczęście początkującego, więc jest coś w tym, tak. Rzeczywiście tak. No właśnie. Tak, coś w tym jest. To powiedz proszę, te 5 lat temu, może nawet te 4 lata temu, jak prowadziłaś na początku swoją firmę, w jaki sposób pozyskiwałaś klientów? Jak udało ci się na to pierwsze szkolenie pozyskać tych 30 i jak potem próbowałaś te firmy rozkręcić? Dla mnie od zawsze takim medium, przez które pozyskiwałam, to był Facebook, więc wrzucałam ogłoszenie, wrzucałam jakieś takie bardzo chaotyczne informacje, że proszę pisać do mnie maile, ludzie pisali, te maile się częściowo gubiły, nie wszystkie osoby zauważałam, więc jakby to dużo było takiego chaosu, w ogóle nie miałam żadnej strategii na to, jak to ma wyglądać. Robiłam to sama, więc starałam się wszystko robić sama od robienia tam grafik na Facebooku, formułowania ogłoszeń, zbierania tych uczestników, obdzwaniania, przygotowywania materiałów. Także mówiąc w skrócie, robiłam wszystko, plus jeszcze pracowałam w szpitalu, więc miałam dużo roboty, no i było to bardzo chaotycznie. Teraz jakby widzę, że ten właśnie brak strategii i brak też delegowania zadań, no powodował, że wiele rzeczy było robionych no niewłaściwie i, no i stąd też pewnie nie szło tak idealnie, jak bym chciała. Okej, okay, a poza tą strategią i takim chaosem, jakie miałaś największe takie problemy związane z marketingiem? Teraz się jakoś tak zdefiniować? No właśnie, no to teraz już widzę, że to po prostu było dużo problemów, bo ten marketing był taki bardzo powtarzalny, czyli ja wrzucałam wydarzenie na Facebooku i tyle i sobie po prostu czekałam, czy się ludzie będą zbierali, czyli no mało efektywny ten marketing był. Naprawdę się dziwię, że w ogóle ludzie się zbierali. Myślę, że dzięki temu, że te 5 lat temu mniej było firm szkoleniowych i ja szkoliłam w obszarze autyzmu, więc jakby ludzie potrzebowali tego, więc jakoś się dowiadywali, ale ten marketing był naprawdę no, bardzo ograniczony. Okej, okay, ale to jest też fajny przykład, że jak masz fajną usługę, fajny produkt, robisz to dobrze i jest stanie na rynku, to nawet bez marketingu jako tako się da. Bo ja czasem jakby sobie trochę
piłuję gałąź, na której siedzę i mówię, że bez marketingu, jak masz super produkt, to się da do pewnego oczywiście stopnia. Bo potem jak się chcesz skalować, rozwijać firmę, żeby ci przychody rosły tak, a nie tak, to trzeba jednak trochę to marketingiem dopompować. Okej, to teraz przejdźmy już do czasów obecnych. Powiedz proszę, co sprawiło, że w ogóle pomyślałaś o tym, żeby pójść w jakiś tam strategiczny proces, żeby przysiąść nad tą strategią, żeby ją opracować? No jakby tutaj ten proces w ogóle myślenia takiego bardziej strategicznego zaczął się od tego, że pewne rzeczy zaczęłam delegować, czyli pomyślałam o zatrudnieniu kogoś, kto będzie mnie odciążał z obowiązków, których nie lubię, których nie jestem w stanie robić. W ogóle nie wiedziałam, że to się tak robi, że to się w ogóle nazywa delegowanie i tak dalej, ale po prostu postanowiłam zatrudnić kogoś, kto mi pomoże. Na początku to była moja siostra, która drukowała materiały, przygotowywała i robiła grafiki, bo okazało się, że właśnie, że naprawdę no moje grafiki były okropne i że nie jest trudno być lepszym ode mnie. Moja siostra jest bardzo dobra, więc jakby grafika się znacznie poprawiła. No potem były kolejne osoby, które to stanowisko miały, no teraz to już to stanowisko się rozrosło, ale to jakby nie, wracając do tego, jak to było, no to myślę, że był taki pierwszy krok, czyli zaczęłam dzielić te zadania na zadania takie merytoryczne i zadania organizacyjne i oddawać te organizacyjne kwestie komuś, ale cały czas miałam poczucie, że mi brakuje takiej właśnie, no dziś wiem, że strategii, ale trochę reklamy, trochę takiego poprowadzenia za rękę, trochę żeby ktoś mi powiedział co i jak, nawet myślałam sobie, że powinnam mieć kogoś takiego typu, nie wiem, jakiś agent, jak mają gwiazdy i tak dalej, oczywiście na taką skalę, ale ktoś, kto mi powie, jak zrobić pewne rzeczy, jak się zaprezentować. I szukałam takich osób, znajdowałam różne osoby w internecie, ale jak sobie śledziłam, co te osoby robią, no to wydawało mi się, że to jest w ogóle bez sensu. Szukałam też kogoś od CEO, więc jakby też pierwszym krokiem było założenie strony internetowej, znaczy może nie pierwszym, bo tych pierwszych kroków było kilka, ale też jak kolejnym krokiem było to już jak zaczęłam współpracować z Michałem, z którym współpracuję do dzisiaj i Michał też mocno mi pomógł, no to właśnie to zaczęliśmy tworzyć stronę internetową, właśnie szukać kogoś do CEO, no i myśleć, że przydałby się nam ktoś, kto by nam podpowiedział, ale w ogóle nie wiedziałam, kogo szukam i trafiałam w internecie na pełno osób, które reklamowały się, że się znają, ale w ogóle nie wiedziałam, kim oni są i co oni zrobili, często mieli stawki z kosmosu, nie wiadomo za co, więc miałam takie poczucie, że jest pełno ludzi, którzy robią nie wiadomo co i właśnie jak tu znaleźć tą właściwą osobę. No i na szczęście stwierdziłam, że dobra, to muszę cokolwiek zrobić, co będzie dobrze wyglądało i postanowiłam zainwestować w sesję biznesową. I sesja biznesowa z naszą wspólną znajomą Agnieszką Potocką doprowadziła mnie do tego, że Agnieszka mnie zaprosiła na spotkanie towarzystw biznesowych, gdzie poznaliśmy się, ponieważ miałeś wtedy wystąpienie, które mnie zaciekawiło, po prostu zainspirowało, bo mówiłeś o tym, żeby działać strategicznie, a nie chaotycznie i stwierdziłam, że no właśnie, to jest to, czego mi brakowało, strategia biznesowa. Czyli wreszcie jakby wskoczyły wszystkie klocuszki na to miejsce odpowiednie i zrozumiałam, czego mi potrzeba. Okej. Okay. I co ta strategia jakby zmieniła? Takie najważniejsze rzeczy, które się zadziały od momentu, kiedy zaczęliśmy wspólnie pracować nad strategią do momentu dzisiejszego? Takie najważniejsze jakby game changer, które się zadziały w marketingu? Bardzo dużo się zmieniło, bo one mi jakby właśnie uporządkowały pewne rzeczy, czyli ja wreszcie zrozumiałam, o co chodzi z tą firmą. Myślę, że no właśnie, to co widziałam, że jest bardzo dużo osób, które coś robią, że zaczynają często od końca, że jest wiele osób, które takie pseudousługi proponują, czyli nie do końca wiedzą, co zrobić, czyli jak nie wiesz, co zrobić, to zacznij doradzać innym. Mam wrażenie, że dzisiaj jest taki pomysł na życie. Zostań coachem, psychologiem. Tak, jakimś właśnie, tak, dokładnie, doradcą w jakimś obszarze, nie prowadziłeś nigdy firmy, to zrób firmę, jak inni ludzie mają prowadzić firmy, no po prostu to jest dramat, naprawdę, moim zdaniem, i bardzo się ciężko przebić przez to, więc po pierwsze dla mnie to było takie uporządkowanie, czyli zrozumienie, na czym polega tak naprawdę prowadzenie firmy, czyli po 4 latach ja zaczęłam sobie to układać, że to wszystko powinno być spójne, że mój wizerunek w mediach musi być spójny, że ja powinnam występować pod imieniem, nazwiskiem swoim. Trochę występowałam, ale to było chaotyczne wszystko właśnie. Coś czasem tak, czasem inaczej. Czyli jakby tej spójności mi brakowało, tego przekazu, no i te różne hasła, które się pojawiają w marketingu, które udowadniają to,
że jestem specjalistą, że to, co robię, ma sens, bo jakby no ja zaczęłam od bycia specjalistą i od dobrej marki, ale ta marka nie była nigdzie udowodniona, czyli te wszystkie reason to believe i tak dalej, udowadniacze, no jakby należało stworzyć i należało odpowiednio uporządkować, więc tutaj też współpraca z tobą mi pokazała, jak to się robi, na czym to polega, też mnie zmusiłeś do pozadawania sobie paru pytań, do tego, żebym naprawdę zaczęła się zastanawiać, o co mi chodzi, czego ja oczekuję, jak bym chciała, żeby ta firma się rozwijała, więc być może to się powinno robić na początku firmy, ja to robiłam po 4 latach, ale dzięki temu miałam też jakąś bazę, taką już klientów, przekonań, produktów i tylko trzeba było to uporządkować. Na początku może by było to bardziej strategicznie stworzone, ale może bym nie wiedziała, jak na te pytania odpowiedzieć, więc ja uważam, że to w ogóle super, że w takim momencie to się wszystko wydarzyło i naprawdę jakby było co sprzątać, czyli tak jakbym miała magazyn pełen wielu różnych rzeczy i skarbów i bałaganu i takich różnych śmieci i ta strategia mi pomogła go posprzątać, posegregować te rzeczy, wystawić te, które są najważniejsze na początek, odmalować też ten magazyn, zaprojektować ładne wnętrze i tak dalej. Więc jakby strategia moim zdaniem to jest takie porządkowanie wszystkiego i dla mnie to był taki początek naprawdę wielkich zmian w mojej głowie przede wszystkim, no a potem co z tym poszło w mojej firmie. Tak jest. Okej, okay. I te zmiany w jaki sposób, powiedz mi, wpłynęły na twoje przychody, bo marketing jakby robi się po to, żeby rosły przychody, a nie po to, żeby mieć fame czy coś tam innego, tylko jak mamy firmę, to zależy nam na tym, żeby inwestycja się jakoś zwróciła, to powiedz mi, jak to było u ciebie? Tak, pamiętam, bo mogę, może nie muszę podawać konkretnych wartości, ale powiem, że jak planowaliśmy sobie, to właśnie bardzo zmuszałeś mnie do tego, żeby podawać przychody. Ja w ogóle nie chciałam, ja chciałam wizję mieć, jakie rzeczy, ile razy coś tam będę robić, jak to będzie wyglądało, ile osób i tak dalej, więc inne wartości i zmusiłeś mnie do tego, żeby podać przychody i zaplanowałam sobie przychody, czy nawet chyba już w końcu ty podałeś tą liczbę i powiedziałam, że no super by było, gdyby taka liczba była przez rok, no i mamy sierpień, ja mam na lipiec jakby ten przychód osiągnięty, który planowaliśmy na przyszły rok. I jakby to się też przekłada na dochody, bo są tacy, którzy mówią, o tam przychody, tak, ale można mieć duże przychody, a być na minusie, jeśli chodzi o dochody. Nie, tak nie jest, więc jakby i przychody wzrosły znacznie, dochody też są ok, też wzrosły. Więc okay, super. Powiedz mi teraz, gdybyś mogła, bo sporo mówiłaś tutaj o tych etapach jakby początkowych strategii, czyli o tym etapie badawczym, jak ja to nazywam, gdzie się zastanawiamy jakby nad swoimi usługami, gdzie się zastanawiamy, jak siebie pokazać, jak działa też konkurencja, analizujemy trochę to, co mamy. I tutaj dopowiem super właśnie, że zrobiliśmy to po tych 4 latach, bo mieliśmy jakby na czym budować, mieliśmy sporo danych takich historycznych, mogliśmy do czegoś sięgnąć. W przypadku nowych marek nie ma jakby tego i jest troszkę trudniej. Ale które jeszcze elementy być może strategii, nad którymi pracowaliśmy, były dla ciebie istotne? Czy jest coś jeszcze takiego, co zapadło ci w pamięć? No właśnie, ta analiza konkurencji też była dla mnie bardzo ważna, już o niej wspomniałeś, ale rzeczywiście przyjrzenie się, jak działa konkurencja, było dla mnie odkrywcze, bo mi się wydawało, że ja mam silną konkurencję na rynku. I trochę mam, ale okazało się, że nie mam wcale tak dużo konkurencji, jak myślałam. Więc uważam, że warto sprawdzić też swoją konkurencję, iść przyjrzeć się i uwierzyć w to, że można być konkurencyjnym, jak się robi dobre produkty, właśnie, o ile się robi dobre produkty, a nie jest się firmą, która powstała po to, żeby nie wiadomo co robić, to właśnie, to analiza konkurencji może dodać skrzydeł, ale też takie trochę planowanie, zastanawianie się, co powinno być, trochę myślenie właśnie o finansach. Ja wcześniej nie myślałam w ogóle o finansach, dla mnie to było takie trochę flow, są przychody, to są fajnie, co będzie dalej, to nie wiadomo, ale właśnie to tak naprawdę to, że zmusiłeś mnie do tego, żeby myśleć o strategii na przyszłość też, czyli nie tylko o sprzątanie tego, co było, tylko też na przyszłość, doprowadziło do tego, że jakby na przykład pierwszy raz zaczęłam, wprowadziłam takie coś, że mam takie pieniądze, które są na takim koncie, subkoncie firmowym i one są na 2 miesiące jakby zapewniają mi, czyli nawet jakbyśmy nie mieli dochodów, żadnych przychodów, a wakacje są takim trochę czasem w mojej branży, kiedy jest mniej przychodów, no to jakby spokojnie
Wystarcza, nie musiałam po nie sięgać jeszcze, ale są, więc jakby to jest też coś takiego, że ja zaczęłam też myśleć trochę bardziej właśnie w tym sensie strategicznie, czyli myśleć, co jest potrzebne, jaka poduszka finansowa jest mi potrzebna i tak dalej. Wiem już, że niektórzy mówią, że nawet 6 miesięcy się powinno mieć poduszki finansowej, ale ja nie miałam żadnej, a mam teraz 2-miesięczną, więc dla mnie to jest bardzo duży też plus. Małymi krokami. Małymi krokami. Tak. Trzeba zacząć, tak. Dokładnie. Okej, to teraz pod kątem może przyszłości, jakie są twoje plany i marzenia związane z rozwojem firmy? Co byś chciała osiągnąć w latach kolejnych? Bo mam nadzieję, że wiesz już, że należy się nad tym zastanawiać. Tak. Większy rozwój. U mnie bardzo to zależy od tego, co się będzie działo, jeśli chodzi o lockdown, natomiast mam różne pomysły związane z taką ekspansją szerszą, więc teraz na przykład uderzamy do wszystkich szkół w całej Polsce, mamy listę szkół w całej Polsce i dzwonimy do tych szkół, więc myślimy bardziej globalnie i mam ileś pomysłów, które są związane z rozwojem takim szerszym, czyli właśnie większa ilość pracowników, większa oferta i takich robienia różnych działań około edukacyjnych, czyli właśnie robimy teraz kampanię społeczną, która też pozwala nam trochę inaczej docierać do odbiorców, robimy różne darmowe wydarzenia, które też są działaniami promocyjnymi, to też ty mnie namówiłeś, no i jedną rzecz, o której dopiero teraz startujemy, to ci nawet jeszcze nie mówiłam nawet w naszej wcześniejszej rozmowie, że od września rusza nasz newsletter, który miał rok temu już ruszyć, ale rusza od września wreszcie, bo się wreszcie do niego przygotowaliśmy, czyli mamy już zebraną tą listę mailingową i będziemy ludziom coś wysyłać, więc do tego chyba też musieliśmy dojrzeć, żeby się trochę uniezależnić od strony internetowej i od social mediów, bo wszyscy tak mówią, a co jakby to nagle zniknęło, jak masz swoją listę mailingową, no to ona jest pewniakiem. Więc to jest nasz taki plan na wrzesień. To pod kątem tego, że może nie, że zniknie Facebook, ale że na przykład zablokują twoje konto, bo coś tam. To się często zdarza i wtedy jest lipa, jeśli ktoś bazuje mocno na danym medium. Warto tych fanów wtedy sobie konwertować do listy mailowej. Okej, to jakbyś miała zebrać jakby w całość, podsumować i takim jakimś mocnym argumentem przekonać może tych jeszcze niedowiarków, którzy strategicznie działać jednak nie chcą, dlaczego jednak warto stworzyć tę strategię marketingową? Tak, takim jednym najważniejszym argumentem dla ciebie tak. Jest? Ja powiem do takich osób jak ja, czyli które mają dobrą markę, robią dobre usługi, ale może się nie odważają, bo im się wydaje, że tak jak jest, lepiej nie ruszać tego, co jest dobre. Warto po prostu oddać różne działania specjalistom, czyli być specjalistą w swojej dziedzinie, ale uwierzyć w to, że jeżeli chcemy myśleć o dużej skali działania, a warto myśleć o dużej skali działania, to trzeba oddać marketing, strategię po prostu ludziom, którzy się na tym znają, bo nie trzeba się znać na wszystkim, trzeba się znać na jednej rzeczy, a resztę oddać specjalistom, więc po prostu dajmy pracować lepszym, bo to naprawdę się opłaca i przekłada się bardzo na finanse. Tak jest. I jest tutaj zwrot, bo wydaje mi się, że ta obawa zawsze wynika z tego, że przepali się budżet, że wyda się pieniądze na specjalistę, a one do mnie nie wrócą i będą pieniędzmi wyrzuconymi. Okej, dobrze, Asiu. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze chcesz coś dodać chyba? Nie, bo pomyślałam, że właśnie ja tak tutaj taki kobiecy przykład podam. Ostatnio słuchałam pewnej takiej pani, która mówi o tym, jak się ubierać i mówi, że kobiety bardzo często robią tak, że kupują sobie jakieś płaszcz z wyprzedaży za 200 zł, ale jak idą na wesele, to kupują sobie jako gość, kupują sobie sukienkę za 400 zł. I my trochę coś takiego czasami mamy, że nam się jakby takie na strategiczne zakupy nam brakuje pieniędzy. Myślę, że jest tak trochę z tą strategią, że to tak jak z tym płaszczem. Będę chodzić, albo piąty rok będę chodzić w tym samym, mimo że tak naprawdę to w tym płaszczu ja się pokazuję i lepiej pójść w starej sukience, ale chodzić w dobrym płaszczu. I tak samo tutaj, jakby nie bójmy się wydawać na takie rzeczy, które jakby napędzają nas. Właśnie strategia to jest jak ten płaszcz. Zainwestujmy w takie rzeczy, których używamy często, po prostu. Inwestycja nie? Też długoterminowa. Dokładnie, tak. Okej, Asiu, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki za dalszy twój rozwój z racji tego, że jak badanie satysfakcji zresztą też pokazało, robisz świetną pracę. Mam nadzieję, że czym więcej ludzi będzie korzystać, tym będzie wszystkim lepiej, ku chwale kapitalizmu, jak się czasem śmieje. Więc trzymam mocno za ciebie kciuki i dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo. Cześć. Cześć. Dziękuję ci, że wysłuchałeś nasz odcinek do końca. Jeżeli interesuje cię podobna strategiczna współpraca
Jak nasza z Joanną, odwiedź proszę moją stronę internetową, link znajdziesz w opisie do tego filmu. Będziemy mogli wtedy sobie przejść przez warsztaty strategiczne albo konsultacje, całą ofertę jakby znajdziesz na stronie internetowej. A jeżeli to wideo Ci się podobało, to zajrzyj proszę do innych moich bardziej merytorycznych filmów na kanale na YouTubie. Zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, podziel się w komentarzu swoimi przemyśleniami w temacie strategii marketingowej. Mam nadzieję, że widzimy się przy okazji innych moich szkoleń, wideo na YouTubie, czy może podczas właśnie warsztatów strategicznych, czy konsultacji. Cześć!